Dzień dobry. Laura. Co? Ale mogę tam kilka rzeczy? A nie, też są wielki. Prezes klubu jeszcze przed meczem, Agnieszka dosyć wzruszona. No twierdzi, że za chwilę będą łzy w oczach, tak? Będą łzy, na pewno jak będzie pożegnanie oficjalne, to wtedy poleją się łzy, bo te 17 lat minęło jak po prostu nie wiadomo, jak pstryknięcie paluszkiem. Pamiętam Laurę, kiedy przyszedł do klubu taki mały berbeć, a teraz już dorosła kobieta. Ale myślę, że dostarczyła nam tyle emocji, tyle wzruszeń na meczu. Była zawsze taką zawodniczką o wysokiej kulturze osobistej. Myślę, że dużo tych młodych zawodniczek nauczyła, takiej pokory boiskowej. I będzie z nami przez cały czas, bo będzie nas wspierała teraz prawdopodobnie od strony medycznej, więc ona jest z nami, ale już nam nie pomoże na boisku. No, ale kiedyś zawsze trzeba z tej sceny zejść i dobrze, że w takich okolicznościach jak tu na pięknym stadionie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i cieszymy się, że będzie miała takie święto dzisiaj. Andrzej Englisz, wiceprezes zarządu KKS-u Górnika Zabrze, jednocześnie opieka medyczna, a prywatnie tata Laury, która dzisiaj po 17 latach gry kończy karierę. No to chyba też specjalny dzień dla taty. No, trochę stresowy. Powiedziałbym, że to od paru dni już tak wygląda. Ale mam nadzieję, że stres minie po rozpoczęciu spotkania i jak to mówią tutaj na Górniku, jademy dursz i czekamy na zwycięstwo. Mój drodzy kibice, przywitajmy oklaskami piłkarki obu drużyn. KKS Górnik Zabrze oraz Plon Błotnica Strzelecka. Mecz ma bardzo specjalny wymiar. Karierę swoją 17-letnią przygodę piłkarską kończy Laura Englisz, kapitan drużyny KKS-u Górnika Zabrze. Dziś oczywiście jeszcze w roli głównej na boisku. Przygodę od dzieciństwa, od wczesnych lat, wierna barwom KKS-u, niedawna KKS-u Górnika Zabrze. I teraz właśnie szpaler żegna Laurę, która piłkarskie korki, piłkarskie buty zawiesi na kołku, ale na pewno będzie jeszcze związana tutaj z środowiskiem piłkarskim w Zabrzu. Laura, dziękujemy, gratulujemy. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękujemy! 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 Kto wygrał mecz? Górnik! 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 Górnik!
Laura, to dla Ciebie bardzo ważny dzień. Widziałem, że łza zakręciła się wokół przy zejściu z boiska. 17-letnia przygoda z piłką kończy się. Kończy się, coś nowego się zaczyna. Jestem bardzo wdzięczna za te wszystkie lata i nie wyobrażam sobie tak naprawdę innej drużyny w moim wydaniu. Przez całą karierę była mi wierna i no, nie wyobrażałam też sobie zmienić barw, więc jest to podwójnie trudne. Tym bardziej, że żegnam się, a tak naprawdę nie żegnam się z super rodziną. Nie żegnasz się, bo mamy nadzieję, że tutaj te Twoje dalsze plany są związane z KKS-em, są związane z Górnikiem. Tak, myślę, że zawodowo na pewno. Fizjoterapia mi przyświeca, a w piłce nożnej jest to nieodzowny element. Więc myślę, że zostanę dziewczynami w troszkę innej formie. Dzisiaj miałaś naprawdę fajne zakończenie piłkarskiej przygody na płycie głównej stadionu. To naprawdę buduje. Buduje, cieszy. Jest to dla mnie super zaszczyt. Ale przede wszystkim cieszę się z tego, że odbyło się bez kontuzji i że mogłam w taki sposób zakończyć tę karierę.